Dzień dobry Państwu. Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Serdecznie również dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej się cieszymy, że, szanowni Państwo, cały zespół, który zaraz zobaczycie i usłyszycie, jest po raz pierwszy w Ziębicach. A jak tutaj w ogóle weszliśmy, zobaczyliśmy ten piękny obiekt, tą piękną scenę, salę, no i te piękne żyrandole, to już doszliśmy do wniosku, że szybko stąd nie wyjedziemy i będziemy kolędować długo. Więc pytanie, czy Państwo jesteście najedzeni? To tak na wstęp, moi mili. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego my wypatrujemy pierwszej gwiazdy na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się do siebie uśmiechać. Proszę, teraz uśmiechamy się do siebie nawzajem. Na lewo, na prawo. To nie jest żart. Już? Dobrze. Szanowni Państwo, a najważniejsze to dlatego, żeby umieć sobie przebaczać. To są słowa księdza Jana Twardowskiego. Przyjaciela Stanisława Górki. Aurelio, mili Państwo, witam. Ksiądz Twardowski powiedział jeszcze taką rzecz, wiesz, że gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany, ponieważ człowiek potrzebuje, szuka kogoś większego, ważniejszego od siebie, bo przecież nawet w cudownym związku z drugim człowiekiem jest zawsze miejsce na samotność. Samotność. Na szczęście mamy Boże Narodzenie, więc chwalmy Pana, chwalcie Pana. Chwalcie Pana, chwalcie Pana. Tak! Ho! Pan rozciągnął ziemię całą. La, 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 la. Światło, aby królowało. La, 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 la. Dnia i nocy doskonałość z Jego ręki dana. Oto idzie w majestacie Zbawca ludziom i przyjaciel. Wskoczne tony uderzajcie, chwalcie imię Pana. Pana, 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 Pana. Że się słowo ciałem staje, duch mu wszelki cześć oddaje, I wydmijcie w szałamaje, grajcie na organach, na ultankach, dudach, dzwonach, chwała Jego niezmierzona, po najdalszych ziemi stronach, chwalcie imię Pana. Pana, 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 Pana. By go uczcił świat niemały. La, 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 la. By mu basy basowały. Pim, pam, pim, pom, pam, pam, pim, pam. Pa, ba, 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 ba. Harfy grały i cymbały. Gdy się rodzi dla nas na czynelach, wiolonczelach, głoście przyjście Zbawiciela, wśród muzyki, wśród wesela, chwalcie imię Pana, 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 Pana. Chwalcie Pana, chwalcie Pana, chwalcie Pana, Pana. Chwalcie Pana. Chwalcie Pana, chwalcie Pana, Pana. Chwalcie Pana, chwalcie Pana, chwalcie Pana, chwalcie Pana, Pana. Kukułka styczniowa? Aurelio, co to jest? Kukułka styczniowa, szanowni Państwo, przenosi nas teraz na kresy. Fragment wiersza, bo wiem, że Państwo macie serca kresowe. Mamo, czy pamiętasz nasz dom pobielany na kresach?
Moc wspomnień po sobie zostawił, a obfite śniegi na kresach. Pamiętasz? Bożego Narodzenia zbliżało się święto. Krzątałaś się, mamo, szykując wieczerze, zagarniając swoje dziadki. Dlaczego mówię o tym zagarnianiu? Dlatego, że teraz pojawi się na scenie artystka, która urodziła się na kresach. Barbara Droździńska. Nasz anioł. Urodziła się w polskiej rodzinie w Kobryniu. I kiedy granice się zmieniły, jej mamusia powiedziała, no dobrze, teraz nie ma tutaj Polski, jest Białoruś, ale kto przestępuje progi tego domu, to jest w Republice Polskiej. Tylko polskie tradycje i polskie kolędy. Ale w związku z tym, że Basieńka urodziła się właśnie na Kresach, to zaśpiewa teraz dla Państwa kolędę w trzech językach. W polskim, białoruskim i ukraińskim. Cicha noc. Basieńka Droździńska. Zachęcam do śpiewania też razem. Cicha noc, piękna noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Panna Święta was. Barbara Droździńska. Szanowni Państwo, polskie tradycje bożonarodzeniowe i polskie kolędy to jest coś, co łączy Polaków na całym świecie. Mało tego, co ich bardzo wyróżnia. Szanowni Państwo, nie ma innego narodu na świecie, który ma tyle wspaniałych, cudownych i niezwykłych kolęd. To świadczy o naszej ogromnej wrażliwości. Wielkim orędownikiem polskich kolęd był Karol Wojtyła. I kiedy został papieżem, jako Jan Paweł II, uczył wszystkich ludzi ze swojego otoczenia polskich kolęd. Więc te korytarze Watykanu rozbrzmiewały
polskimi kolędami. On też miał taki zwyczaj, że co roku pisał nowe zwrotki do kolędy Oj maluśki, maluśki. Ale teraz tej kolędy nie usłyszymy, szanowni państwo, dlatego że przeniesiemy się do Rzymu. A mamy taką możliwość, dlatego że nie tylko koledzy z wschodniej granicy są dzisiaj z nami, ale również przyleciał specjalnie do państwa Aleksander Kamedulski prosto z Lizbony. Natomiast kształcił się we Włoszech i pięknie śpiewa, dlatego usłyszycie państwo kolędę w języku włoskim. Tytułu nie wypowiem, dlatego że zrobi to Aleksander, który biegle mówi w tym języku. W każdym razie jest to o święta gwiazdo, jak pięknie promieniujesz, świecisz. O Santa Notte, le stelle son splendenti. Aleksander Kamedulski. Grazie. O Santa Notte, le stelle son splendenti, in questa notte nato Gesù. A lungo già che il mondo nell'errore, finché gli apparve la luce a portare, un cantico di gioia e di speranza riempie il cuore e apre un nuovo giorno. Gloria al Signore in cielo e sulla terra.
Aleksander Kamedolski. Mogę tylko obiecać, że powróci za chwilę na scenę. Czy znaleźliście się państwo przez chwilę w Rzymie? Tak. Właśnie, a czy macie, szanowni państwo, ochotę na dalszą podróż? Bo muzyka nie zna granic. Co państwo byście powiedzieli na to, gdybym zabrała was teraz z artystami do Lwowa? Może być? Tajoj? Tajoj. Szanowni państwo, Lwów na stałe zapisał się w historii Polski i myślę, że jest bliski sercu każdego Polaka. Niezwykłe miasto, które promieniowało swoją niezwykłą kulturą. Jeżeli czyta się o Lwowie, to czasami się człowiek zastanawia, czy tam było jakieś inne powietrze, dlatego że to było miasto, które miało swoją szkołę matematyczną, gdzie kultura promieniowała, naprawdę. Zwyczaje, ale także lwowiacy mieli swoją mowę balak. Jeżeli mówię o balaku, to zapraszam na scenę Stanisława Górkę, bo nikt tak pięknie nie balaka jak on i nikt nie jest takim pięknym bacjarem. Ha? Tajoj? Tajoj! Teraz Staszek złoży państwu życzenia w bałaku. To za chwilę. Najpierw będzie Chemar. No właśnie, ale właśnie chciałam powiedzieć, że słowami piewcy Lwowa, to. Mariana Chemara. Ukochanego poety. Naszego. Ukochanego poety. Wiecie, wiele się można na scenie dowiedzieć o koledze. Na lewandówce, w cichy kolysce, maleńki dziecku, jak ptaszyna kwili. Chodźcie na palcach, patrzcie się wszyscy. Lwowski Pan Jezus narodził się w tych chwili. Zewsząd się z lata tłum lwowskich dzieci. Lwowski Pan Jezus do nich się uśmicha. Chodźcie tu wszyscy. Klęknijcie wszyscy, taż on we Lwowi znów, w swojej kołysce. Bacjar Staszek Górka, tajoj! Tajoj! Więc teraz lwowska pastorałka. Basieńko, zapraszam na scenę. Będzie po lwowsku i pięknie. Lwowska pastorałka. Piękną noc grudniową rodzi się Bóg dziecię, a nad Lwowem gwiazdka wigilijna świeci. Li, 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 maleńki skarbie nasz najdroższy, prześliczne dzieciątko, Panie nasz najsłodszy. Li, 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 maleńki skarbie nasz najdroższy, prześliczne dzieciątko, Panie nasz najsłodszy. Nie bój się, dziecino, białej mroźnej zimy, ciepłym naszych spojrzeń ciebie utulimy. Li, 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 maleńki skarbie nasz najdroższy, prześliczne dzieciątko, Panie nasz najsłodszy. Li, 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 maleńki skarbie nasz najdroższy, prześliczne dzieciątko, Panie nasz najsłodszy. Ogrzyjemy rączki Twe pocałunkami, tęskną kołysankę cicho zaśpiewamy. Li, 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 maleńki skarbie nasz najdroższy, prześliczne dzieciątko, Panie nasz najsłodszy. Li, 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 skarbie nasz najsłodszy. Nowy rok już
Idzisz wawo. Świat się znowu nam odmienia, więc ja dla was, tak po lwosku, klawę takie mam życzenia. Wejrzyj, Jezu malusieńki, na wygnańców z miasta Lwowa i wyciągnij boskie ręki. Niech nie zginie nasza mowa, niech uśmiechnie się dzieciątko w naszych sercach pełnych wiary, a my pijmy Baczewskiego i niech cieszą się Batiary. A teraz... Dzisiaj wielkie święto. Dzisiaj wielkie święto jest w Lwowie. Nie wiem, czy wiesz, Aleksandr. Wielkie święto jest w Lwowie. Tajoj. Dzisiaj wielkie święto u nas jest w Lwowie. Chrystus się urodził na Zamarstynowi. Gwiazdka Betlejemska ponad Bogiem świeci. Cieszą się baciary, kobiety i dzieci, bo rozpocznie swoje dla nas wszystkich dzieło. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Ciotka Bandziuchowa niesie mu śniadanie i od Tyliczkowy także coś dostanie. Szczepcio z tankiem niosą mu klawę życzenia. Cały Lwów się cieszy z jego narodzenia, bo od tych narodzin wszystko się zaczęło. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. I nasza kapela głosi chwałę Jego, wszystkie boskie serca zanosząc do Niego. Dziś naszą kapelą klawą wam śpiewamy i tu razem z wami radość przeżywamy, bo Dzieciątko Boże rączką nas dotknęło. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Szanowni Państwo, pozostajemy na ulicach Lwowa, ale to jest ten moment, że jest specjalna dedykacja od doktora Tadeusza Samborskiego, który dzisiaj tutaj nie mógł być, ale który jest strażnikiem kultury i historii Kresów, który urodził się pod Lwowem i przesyła Państwu serdeczne pozdrowienia. Tajoj! Natomiast panu Leszkowi Więckowskiemu uścisk dłoni za serdeczną przyjaźń, za wspólną pracę i powiedział, że to jest człowiek, który ma artystyczną duszę i który też ma w sobie Kresy. A ja jako osoba, która mieszka w Warszawie, dokładnie o tym wiem, bo często też pan promuje w Warszawie Dolny Śląsk i Ziębice. W Dzień Bożego Narodzenia! Tajoj! W dzień Bożego Narodzenia, radość wielkiego stworzenia, ptaszki w górę podlatują, Jezuskowi wyśpiewują, wyśpiewują. Ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Słowik zaczyna dyszkantem, czyżyk mu wtóruje altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem. Gruchnie basem. Szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem. Gruchnie basem. Kur na krzędzi krzyczy wszędzie, stańcie ludzie, bo dzień będzie, do Betlejem pośpieszajcie, Boga w ciele przywitajcie. Przywitajcie! Do Betlejem pośpieszajcie, Boga w ciele przywitajcie! Przywitajcie! A masz
Mazurek ze swym synem tak świergocze za kominem. Cie, 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 miły panie, póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie. Cier, 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 miły panie, póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie. Wróbel szary, nieboraczek, mówił, że śpiewa jak żaczek. Dziw, 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 dziw prawdziwy, narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy. Dziw, 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 dziw prawdziwy, narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy. Kiedy ptactwo się zmęczyło, to lwowiaków zaprosiło, aby ludziom przykład dali, z nimi Boga wychwalali. Wychwalali, aby ludziom przykładali, z nimi Boga wychwalali, wychwalali. W naszym mieście dziś świętują i baciary podśpiewują, bo Pan Chrystus się narodził i po Lwowi będzie chodził, będzie chodził. Bo Pan Chrystus się narodził i po Lwowi będzie chodził, będzie chodził. Najpierw pójdzie do katedry błogosławić włoskie debry, potem zamek kraki dały, żeby spojrzeć na Lwów cały, na Lwów cały. Potem zamek kraki dały, żeby spojrzeć na Lwów cały, na Lwów cały. Wreszcie stanie na wzniesieniu, po pasterce, po jedzeniu i wyciągnie rączkę boską, by się martwić Lwowa troską, Lwowa troską. I wyciągnie rączkę boską, by się martwić Lwowa troską, Lwowa troską. Gdy maciary to zobaczą, to na zichę się popłaczą, będą prosić Pana Świata, wróć Pan Lwów na wszystkie lata, wszystkie lata. Będą prosić Pana Świata, wróć Pan Lwów na wszystkie lata, wszystkie lata. Jak się Państwu podobało we Lwowie? Bardzo. Wiecie, kochani, to taka, myślę, też taka prośba od nas. Tam był taki tekst, że Jezus wyciąga rękę boską, żeby otoczyć to miasto Lwów. Temu miastu bardzo potrzebna jest ta troska i mam nadzieję, że ta pieśń uleciała tam daleko i wysoko. Czy podróżujemy dalej? Dobra. Zagadka, do jakiego miasta Państwa teraz zabiorę? Jest to miasto bardzo znaczące w II Rzeczpospolitej. Miasto, do którego się przyjeżdżało i miało się wrażenie, że tam ciągle biją dzwony kościołów. Było bardzo dużo kościołów i one co jakiś czas biły tymi dzwonami, więc miało się wrażenie, że na okrągło trwa jakieś misterium. Dodam jeszcze, że to jest miasto, z którym bardzo jest związane Moniuszko, bo był tam organistą. Ukochane miasto Piłsudskiego. Wilno, brawo. Brawa dla kogoś, kto zgadł. Proszę bardzo. Nagradzamy. Tak, Wilno, szanowni państwo, też z ogromnym pięknem. No i oczywiście z Matką Boską Ostrobramską. I wiecie, szanowni państwo, że Wilno ma swojego anioła. Jest to Wileński Anioł. I teraz w skrzydła tego anioła oddaję państwa podczas pięknego utworu, który zaśpiewa Barbara Droździńska. Wileński Anioł. Prowadź mnie, moi aniele, przez śnieg jako płatek biały, do Wilna jak do Betlejem, katedry i ostrej bramy.
prowadź mnie, mój aniele, przez polskie drogi pokręcone, do Wilna, jak do Betlejem, tam dom mój, gdzie serce moje. Panna dzieciątko kołysze, wypełnia się Boże dzieło i niesie się poprzez ciszę Gloria in Exis Deo. Iskry błyszczy zimowy błękit, Maria szepce, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem, iskry błyszczy wypominem. Iskry błyszczy zimowy błękit, Maria szepce, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia zlatują z dymem, kolędę nuci świerszcz za kominem. Więc prowadź mnie, mój aniele, przez polskie drogi pokręcone, do Wilna, jak do Betlejem, tam dom mój, gdzie serce moje. Panna dzieciątko kołysze, wypełnia się Boże dzieło i niesie się poprzez ciszę Gloria in Exercis Deo. Iskry błyszczy zimowy błękit, Maria szepce, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem, kolędy nuci świerszcz za kominem. Iskry błyszczy zimowy błękit, Maria szepce, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem, kolędę nuci świerszcz za kominem. Szanowni Państwo, mamy teraz taki niezwykły czas kolędowania i zaglądania w siebie. Przepiękny wiersz dla Was. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne, po cichutku wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, co pięści otwiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Oby tak było, by każdy dzień był dla nas Bożym Narodzeniem. Szanowni Państwo, a teraz przenosimy się do Lotaryngii, bo tam powstała kolęda. W zasadzie powiedziałabym, że to nie do końca jest kolęda. Powiedzmy, że pastorałka. Ona wybrzmi w języku francuskim. W 1849 roku została przetłumaczona z języka niemieckiego. A przed Państwem Leonid Wołodko. Leonid Wołodko, urodzony w Grodnie. Szanowni Państwo, ale też muszę Wam trochę popowiadać o artystach, bo traktujemy to spotkanie jako spotkanie rodzinne, prawda? Więc trzeba trochę o sobie powiedzieć. Leonid, wyobraźcie sobie, śpiewa w kilkunastu językach, ale moim zdaniem najpiękniej śpiewa w języku francuskim, więc jako reżyser postanowiłam, że będzie śpiewał dla Państwa dwie kolędy po francusku. Leonid Wołodko.
roi des forêts, que j'aimais ta verdure. Quand par l'hiver, bois ségrés sont dépouillés de leurs attraits, mon bon sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, mon beau sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, scintillant de lumière, mon beau sapin, tes vers sonnaient et leur fidèle ombrage de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Mon bon sapin, tes vers sonnaient, m'offre la douce image. Merci beaucoup. Szanowni Państwo, zabrzmiała nuta francuska. Kolędą można opowiedzieć historię Polski. I wielu Polaków, którzy rozsławili Polskę na całym świecie. Takim wybitnym Polakiem jest Fryderyk Chopin. I jego pierwsza samotna wigilia. On ma wtedy 20 lat. Jest w Wiedniu. Wie już o wybuchu powstania listopadowego. I tak pisze do swojego przyjaciela. Wiedeń, Dzień Bożego Narodzenia, niedziela rano, 1830 rok. Przeszłego roku o tym czasie byłem u Bernardynów. Dzisiaj w szlafroku sam jeden siedzę, pierścionek gryzę i piszę. Wszystko, co dotychczas widział za granicą, zdaje mi się stare, nieznośne i tylko każe mi wzdychać do domu, do tych błogich godzin, których cenić nie umiałem. Te błogie godziny to są godziny spędzone z rodziną, z przyjaciółmi. Fryderyk Chopin bardzo tęsknił za ojczyzną. I w Wiedniu, szanowni państwo, powstaje pierwsze scherzo Chopina. Hamol. Scherzo znaczy żart. A w tym scherzo jest, szanowni państwo, wszystko. Namiętność, burza, groźba, grat. Bardzo mocne akordy. No i to zestawienie takiej siły z delikatnością, z fragmentem kolędy, jednej z najpiękniejszej. Lulajże Jezuniu. Szanowni państwo, usłyszycie teraz kolędę Lulajże Jezuniu, ale jestem przekonana, że takiego wykonania jeszcze nie słyszeliście. Grażyna Komincz. Urodzona w Lidzie, w polskiej rodzinie, razem ze swoją rodziną tworzyła zespół Kresowiacy. Czyli można powiedzieć, że cała rodzina strażnikami polskiej kultury na Białorusi jest. Brawa za to. I ta aranżacja została specjalnie stworzona dla Grażynki przez wuja, który jest muzykiem. Zostawiam Grażynę z państwem. Moja perełko,
Słyszeliście, szanowni państwo, kiedykolwiek takie połączenie Chopina z tą kolędą? Nie, to jest tylko możliwe dzisiaj w Ziembicach. Wszyscy znamy te słowa o Fryderyku Chopinie. Fryderyk Chopin, rodem warszawianin, sercem Polak, talentem obywatel świata. Szanowni państwo, tak zaczyna się nekrolog artysty, a autorem tych słów jest Cyprian Kamil Norwid. Znali się. Wielki poeta z wielkim kompozytorem. To były ostatnie miesiące życia Chopina. Ale Norwid napisał też takie słowa. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb wigilijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Norwid napisał te słowa, będąc na emigracji w Stanach. Również bardzo tęsknił za ojczyzną. Szanowni państwo, Boże Narodzenie to jest najpiękniejsze święto, jakie możemy sobie wyobrazić. Natomiast czasami też zdarzają się tęskne chwile, bo przecież my Polacy jesteśmy rozsiani po całym świecie i pewnie zdarza się taka sytuacja, że za kimś tęsknimy, a ktoś gdzieś daleko tęskni za nami.
W Stanach Zjednoczonych jest 9,5 miliona Polaków. Oni z pewnością śpiewali polskie kolędy. My natomiast znamy taki utwór amerykański, który nam się kojarzy ze Stanami i ze świętami. Biały śnieg. A teraz, szanowni państwo, usłyszycie go w języku polskim. Aleksander Kamedulski. Biały śnieg. Może ściągniemy ten śnieg, jeszcze na sankach pojeździmy, kto wie. Śnieg roje drobnych gwiazd pruszy i białą szatą kryje świat. Zanim stary mróz zaśnie, szary jak w baśni, znów srebrny stroi kwiat. Śnieg biały skrzy się za oknem, niebo oświetla milion gwiazd. W taką jasną grudniową noc tęczą kolorów drzewko gra. Bije zegar z daleka i każdy z nas czeka, co nowy rok nam da. Się za oknem, niebo oświetla milion gwiazd. W taką jasną styczniową noc stoi na zimę wita. Właśnie, przywitaliśmy nowy rok, szanowni państwo, i w końcu najczęściej słyszymy tę piosenkę w języku angielskim, a teraz wiadomo, o co chodzi dzięki Aleksandrowi, prawda? Tak, ale ja zamieszam teraz kolędowo, bo będzie kolejny utwór, też pewnie państwo znacie ten utwór. On jest puszczany w języku angielskim, ale Leonid przetłumaczył go na język francuski. I on wybrzmi w języku francuskim, a kto na koniec po tej piosence odgadnie tytuł, zaśpiewa z nami kolędę finałową. Umawiamy się? Może być? Dobrze. No jak wszyscy państwo zgadniecie, to jakoś się pomieścimy też. Leonid Wołotko. Vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Sous le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et dans le haut le vent, dans le branche, lui offre la chanson qu'il chante petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige sourde dans les bonnes années grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bûchis qui chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il fleurera de fête. Partout la table prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule dans neige, saut dans l'an et bonne année grand-mère. Et ce vieux monsieur descend vers le village et non, le tout est sage et entend la même chanson. Et ce vieux monsieur descend vers le village, partout et tout est sage et entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va chantant, sifflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, chaud de l'an, et Paul arrive à Marseille. Merci, merci, messieurs, mesdames. Więc ja podejrzewam, że wszyscy państwo zgadliście, tak? No ja tutaj śpiewałam w języku angielskim, ale nie miałam mikrofonu, żebyście państwo nie słyszeli. Bardzo radośnie i bardzo wesoło się zrobiło i dobrze, bo w życiu chodzi o to, szanowni państwo, żeby się uśmiechać i żeby dawać sobie coś dobrego, czyli te dobre rzeczy, które mamy w sobie. Ale życie też jest takie, że ono faluje. Nie zawsze jest dobrze, czasami są smutne chwile, a czasami są chwile, gdzie my potrzebujemy jakiegoś zastanowienia. Przepiękny wiersz. Przychodzimy do żłóbka, jak kiedyś pasterze w środku nocy, prowadzeni głosem anioła. Codzienność została za progiem, serce na święta posprzątane, dłonie jeszcze pachną białym opłatkiem. Przynosimy dary małemu Jezusowi, kruchą wiarę, która załamuje się od niepowodzeń. Miłość, w której coraz mniej mieszka miłości, smutek, co dawno rozstał się już z radością. Na sianku kładziemy nieprawdziwą prawdę, pełne łez, łzy i zamknięte na klucz sumienia. Przynosimy też resztki nadziei z prośbą, byś je mały Boże obudził. O cud przemiany, o cud proszę, ja współczesny, zagubiony pasterz. Adeste Fideles, Grażyna Komincz, Aleksander Kamedulski. Fideles, litit in fontes,
Grażyna Komincz, Aleksander Kamedulski. Wrócą. Obiecuję, że wrócą. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, kolędami można opisać historię Polski, historii naszego życia, bo towarzyszy nam od chwili narodzenia w tych najpiękniejszych i też niestety najsmutniejszych momentach i trudnych chwilach. Wspomnienie Wiktorii Kwiatkowskiej, 1945 rok. Bydlęcy skład uwoził nas na ziemię odzyskane, a my jak odwieczni pielgrzymi zgromadziliśmy się wokół małej choineczki i zaśpiewaliśmy kolędy, czując się sami jak wygnańcy, poszukujący ciepłej stajenki. W naszych sercach był żal i ból. Tego dnia sypało z nieba wielkimi płatami, a mnie łzy leciały jak groch i marzły na policzkach. Dom na pogance, do Niemna kilka kroków, cudnie swojsko, a przed nami droga w nieznane. Świat nas wypędza. Szanowni Państwo, my wszyscy, którzy przyjechaliśmy do Was, to wiemy doskonale, że to, co przed chwilą przeczytałam, to wspomnienie, że to mogą być doświadczenia Waszych rodzin, więc kolejny utwór dedykujemy wszystkim tym, którzy przeżyli podobne doświadczenie. Barbara Drozdzińska w utworze Nie było miejsca dla Ciebie. Bytlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, jako Zbawiciel na ziemię i wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć szedłeś,
swoje gniazdeczka. Dla ciebie brakło, Gospody, tyś musiał szukać żółbeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katoszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Barbara Drozdzińska. Barbara Drozdzińska. Basieńka Drozdzińska. Kresowa dziewczyna. Kochani, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to jest jedna z najpiękniejszych kolęd, ale też jest dosyć smutna, bo mówi o naszej kondycji moralnej jako człowieka, ale zawsze jest na to rozwiązanie, bo Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że ilekroć pozwolimy, żeby Bóg pokochał przez nas innego człowieka, zawsze wtedy jest Dzień Bożego Narodzenia, więc tak naprawdę Dzień Bożego Narodzenia możemy mieć przez cały rok. Kolęda na cały rok. Stanisław Górka. U nas przez rok cały zima, więc się, bracie, dobrze trzymaj, choć na drodze same dziury i załazi wiatr za skórę. Idź i śpiewaj przez ten mróz. Jakbyś wielkie światło niósł. Hej, kolęda, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Choć pytają w całym świecie, kolędnicy, gdzie idziecie? Chociaż mówią, że tam nie ma szopki ani Betlejema. Idź i śpiewaj przez ten mróz. Jakbyś wielkie światło niósł. Hej, kolęda, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. W tej zawieje i w tym zimnie, kto przystanie, ten zginie. Kto zapomni jasności, już nie wyjdzie z ciemności. Kto zapomni swobody, już zostanie wśród lodu. Hej, kolęda, śpiewanie, w mróz i wiatr wędro.
wirowanie. Jeszcze dziś w nocy ciemnej, ale przecież dojdziemy. U nas przez rok cały zima, więc się, bracie, dobrze trzymaj. Choć na drodze same dziury i załazi wiatr za skórę, idź i śpiewaj przez ten mróz. Jakbyś wielkie światło niósł. Hej, kolęda, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Stanisław Górka. Stanisław Górka. Szanowni Państwo, my mamy przepiękne te zwyczaje bożonarodzeniowe. Myślę, że takim szczególnym zwyczajem też jest to puste miejsce przy stole. I mówimy, że to jest dla niespodziewanego gościa, ale myślę sobie, że to też jest taki czas, kiedy my myślimy o tych, których kochamy, a tych, których z nami już nie ma. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie, że za pieniądze można kupić wszystko albo prawie wszystko. Nie kupi się jednej rzeczy, czasu. My czasami nie zdążymy porozmawiać z bliskimi, ale myślę sobie, że zawsze jest jakiś taki niezwykły, wiecie, transfer, gdzie można się komunikować z naszymi bliskimi, którzy są w naszych sercach, ale nie ma ich fizycznie. Kolęda dla nieobecnych. Grażyna Komicz. Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy w kolejny raz, jeszcze w jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, brew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. Przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Jeszcze raz dzieckiem nas i zapomnij, że są puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas.
Grażyna Komincz. Grażyna Komincz. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, niektóre kolędy jest trudno śpiewać. Jeszcze jedno wspomnienie, bardzo ważne wspomnienie. Kazachstan, 1940 rok. Pierwsza wigilia na wygnaniu miała być złożona z tego, co kto miał. Odbywała się obok nas w Lepiance u rodziny Pawlusów. I chociaż ja oddałam swój udział w postaci kaszy jęczmiennej i oleju, nie poszłam. Tak mi było ciężko. Wolałam położyć się i spać, zapomnieć, że żyję. Sen, brat śmierci, koi smutek. Szanowni Państwo, nie chcemy Was zasmucać, ale trzeba też mieć świadomość, że my teraz żyjemy sobie we wspaniałym i pięknym kraju i ktoś ten kraj dla nas wywalczył. Nie zawsze byli to żołnierze, ale często były to matki i dzieci, maleńkie dzieci, kolęda syberyjskich dzieci. Śpi, Jezusku, śpi malutki, li, 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 li. Matuś kupi nowe budki. Matuś cię utuli, matuś szepnie ci na łóżko. Czy ty wiesz, kochanie, polskim dzieciom marzną nóżki w zimnym Kazachstanie. Matuś szepnie ci na łóżko. Czy ty wiesz, kochanie, polskim dzieciom marzną nóżki w zimnym Kazachstanie. Jezusku, złota gwiazdko, kryształowa rosa, aniołowie słodkie ciasto tobie wnet przyniosą. Jeden gra, co gra na lirze, lekko sfrunie z nieba. Wiesz, Jezusku, na Sybirze dzieciom brakło chleba. Jeden z nich, co gra na lirze, lekko sfrunął z nieba. Wiesz, Jezusku, na Sybirze dzieciom brakło chleba. Weźmy ciasto, weź niebudki i ciepłe ubranka. Pójdziesz, by rozpędzić smutki w zimnym Kazachstanie. Srebrny księżyc z mlecznej drogi zbierze mleko słodkie. Matuś spiecze ci pierożki dla polskiej sierotki. Srebrny księżyc z mlecznej drogi zbierze mleko słodkie. Matuś spieczy ci pierogi dla polskiej sierotki. Miś przyniesie plaster miodu, pójdzie za Jezuskiem, by nie znały dzieci głodu na Sybirze ruskim. By w noc cichą, by w noc ciepłą zła niedola prysła, żeby każdy dziś pamiętał, że gwiazdka zabłysła. Żeby noc cichą i noc świętą zła niedola prysła, żeby każdy dziś pamiętał, że gwiazdka zabłysła. Żeby każdy z was pamiętał, że gwiazdka zabłysła. Barbara Droździńska śpiewała o dzieciach i były smuteczki, a teraz też będzie o dziecku, ale tak bardziej na wesoło i radośnie. O małym Adamie Mickiewiczu. Otóż Adam Mickiewicz, nasz wielki wieszcz narodowy, urodził się 24 grudnia, dokładnie 1798 roku. I legenda głosi, że pani Mickiewiczowa z rodziną jechała na Wigilię i po drodze musiała się zatrzymać w jakiejś stajence i tam się narodził Adam Mickiewicz. Czy jest to prawda? Nie wiadomo. Legenda jest piękna. W każdym razie
Kolędy towarzyszyły Mickiewiczowi od małego. I chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli macie w domu albo wśród znajomych jakieś bardzo niesforne dziecko, niegrzecznie, nie martwcie się, dlatego że Mickiewicz był naprawdę niegrzeczny. Jak miał 3 lata, wszedł na parapet i spadł z parapetu na zewnątrz, otworzył okno. Był w bardzo ciężkim stanie. Jeżeli sobie czytacie Pana Tadeusza, to tam jest fragment o Matce Boskiej Ostrobramskiej. I to też był czas świąteczny. To też był czas świąteczny i kolędowy. W każdym razie ten wielki poeta w trzeciej części Dziadów tak napisał. Judei hymn narodzenia śpiewali anieli. Mędrcy nas nie widzieli, królowie nie słyszeli. Pastuszkowie postrzegli i do Betlejem biegli. Pierwsi wieczną mądrość witali, wieczną władzę uznali. Biedni, prości i mali przybierzeli do Betlejem. Grażyna Komincz, Aleksander Kamedulski i mam nadzieję, że cała sala. Przybierzeli do Betlejem pasterzy, grają skocznie dzieciąteczku na lizie. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadą pilują, Panna czysta wraz z Józefem pilują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Wszyscy razem! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem Zbawcą już znamy i z całego serca wszystko kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.